Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Z Marcinem Pieńkowskim spotykamy się po raz trzeci. Tym razem, żeby już nauczyć się określać swój typ eneagramu. Jeśli ktoś nie widział poprzednich odcinków, to zapraszamy najpierw do obejrzenia poprzednich odcinków na stronie porozmawiajmy.tv, ponieważ będziemy się odnosić do pewnych rzeczy, które wcześniej już były powiedziane i koniecznym jest, aby zapoznać się z informacjami z poprzednich odcinków. Marcin, jak to jest z tym określaniem swojego typu eneagramu? Określanie własnego typu eneagramu jest zadaniem dość trudnym z jednego prostego powodu. Tak troszeczkę wracając do informacji, które już wcześniej były poruszane. Typ eneagramu jest to sposób, w jaki chronimy się przed światem. Jest to też sposób, w jaki bronimy się przed samym sobą. Jest to sposób samooszukiwania się. Dlatego cechy naszego typu, które prezentujemy w eneagramie, mogą nam się wydawać nieprawdziwe. Pierwszą taką reakcją na zapoznanie się ze swoim typem eneagramu jest całkowita negacja. Cały szereg cech opisanych w typie negujemy automatycznie. Reakcją jest taka, nie, to nie jestem ja. Absolutnie to tak nie może być. I na tym właśnie polega. Jeżeli w ten sposób zareagujemy na jakiś opis któregoś z typów eneagramu, to może to być wskazówką, że to jest właśnie nasz typ. Co do określania typu eneagramu... Tak, może jeszcze zapytam się, a dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że poprzez eneagram oszukujemy samych siebie. Tworzymy pewne mechanizmy, którymi broniąc się przed rzeczywistością, maskujemy swoje działania. Maskujemy swoje prawdziwe lęki, swoje prawdziwe obawy, swoje prawdziwe motywacje. Będąc dawcą, nie widzimy tego, że nasze bycie w świecie polega na tym, że poświęcamy się dla innych. Nie, tak naprawdę my sami uważamy, że robimy to dla siebie, robimy to dlatego, że tak powinno być zrobione, tak powinien działać świat. Natomiast nie widzimy tego, że jest to nasz sposób reakcji wynikający z obrony przed światem. Dlatego ciężko jest przyznać, że ja jestem w pewien sposób upośledzony, bo typ eneagramu to jest coś w rodzaju upośledzenia. Jest to upośledzenie polegające na tym, że rozwijamy pewien określony sposób działania i reagowania, natomiast pozostałych sposobów nie rozwijamy. Postanawiamy wybrać jeden sposób działania, reagowania. Na przykład dawca. Dawca jest to osoba, która we wczesnym dzieciństwie stwierdziła, że jeżeli wszyscy będą ją lubić, jeżeli wszyscy będą ją akceptować, okazywać pozytywne uczucia, pozytywne emocje, to wtedy w życiu będzie łatwiej. I tą metodę stara się stosować w każdej sytuacji. Nawet w sytuacji, kiedy wymagana jest konfrontacja, kiedy trzeba się czemuś przeciwstawić. Zawalczyć o siebie. W tym momencie dawca też reaguje i próbuje działać swoją metodą, czyli ja się znowu poświęcę dla jakiejś sytuacji, dla jakiejś idei, dam coś z siebie i to na pewno da efekt. Efekt taki, że mnie polubią. Taki, że ja będę miał swoje potrzeby zaspokojone, polubią mnie, dzięki temu będę miał święty spokój i w życiu będzie mi lepiej. Sytuacja się rozwiąże, problem się rozwiąże, konflikt na przykład ustąpi w momencie, kiedy ja z siebie coś dam. Natomiast nie zawsze jest to prawidłowy sposób reagowania. Jeżeli jesteśmy w jakiś sposób atakowani, to mamy prawo, wręcz obowiązek się obronić. Dawca najczęściej będzie się bronił, próbując dać coś z siebie. W jakiś sposób się poświęcić, zrezygnować ze swoich potrzeb po to, żeby konflikt zażegnać. Szef będzie próbował przejąć całkowitą kontrolę nad sytuacją i, brzydko mówiąc, rozgonić towarzystwo. Wtedy też konflikt zostanie zakończony.
tragiczny romantyk całkiem możliwe, że się obrazi, powie, nikt mnie nie rozumie, to ja zabieram swoje zabawki i idę do domu. Foch. Foch, tak zwany foch. Znowuż negocjator będzie próbował problem rozwiązać na drodze pokojowej. Zawsze będzie się koncentrował nie na swoich emocjach, bo negocjator ma duży problem z jasnym wyartykułowaniem, co czuje, ale będzie próbował dogadać strony konfliktu, doprowadzić do sytuacji, w której emocje zostaną wyciszone i problem zostanie sprowadzony do jego sedna, do jego meritum i rozwiąza. I wtedy proszę, on będzie tak, zadowolony, tak, że zrobił coś. Będzie zadowolony, że jest spokój. Po tak. prostu, bo nie, zawsze w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach dyskomfortu staramy się doprowadzić do tego, żeby tą sytuację zlikwidować, zniwelować. Tak. W jakikolwiek sposób. Każdy ma na to swoje metody. Mhm. I każdy typ radzi sobie z tym inaczej. Ale na tym polega to upośledzenie, którym jest typ enneagramu, że reagujemy głównie w jeden sposób. Jedną metodę obieramy. Natomiast sytuacje są bardzo różne. Konflikty mm-hmm. są bardzo różne. I w momencie, kiedy się wydobędziemy z tego upośledzenia, kiedy uświadomimy sobie, że nasz typ nas więzi, możemy się rozwinąć i przyjąć sposoby działania poszczególnych innych typów. Mm-hmm. W zależności od sytuacji, czyli będziemy reagować adekwatnie, wtedy to upośledzenie zanika. Stajemy się pełniejszą, bardziej sprawną i reagującą szybciej i skuteczniej osobą. I na tym polega rozwój w enneagramie, taki czysto funkcjonalny. Tutaj już mówię o tej sferze, którą można nazwać osobowość społeczna. To są sytuacje, kiedy mamy bezpośrednie relacje z otoczeniem, mamy bezpośrednie relacje w byciu tu i teraz i mamy problemy z funkcjonowaniem w świecie, bo każde funkcjonowanie natrafia na takie czy inne problemy. I dzięki temu właśnie funkcjonowaniu uświadamiamy sobie w sobie te kolejne warstwy, które mamy i uświadamiamy sobie, że tak naprawdę to mamy wszystko w sobie. Tak, tak. Naprawdę mamy wszystko. Tylko jako dziecko postanowiliśmy zareagować w jakiś określony sposób, tak, już o tym mówiliśmy. I ten sposób powielamy. Jeżeli jako dawca wywołując reakcję otoczenia polegającą na tym, że jestem lubiany, jestem kochany, jestem akceptowany, raz udało się w ten sposób rozwiązać jakiś problem mi jako dziecku, to potem będę starał się tą metodę dalej stosować. Tak jako samo, reguła. Tak, jako reguła. Tak samo, jeżeli w pewnym momencie tupnąłem nogą i nakrzyczałem na wszystkich dookoła i to pozwoliło rozwiązać problem, jako szef, to będę tą metodę dalej starał się doskonalić, powielać i stosować wszędzie, gdzie tylko się da. Aż w pewnym momencie ona staje się pewnym automatycznym reagowaniem. To samo dotyczy każdego z tych typów. Tak samo działa wykonawca, tak samo działa adwokat diabła. Jeżeli będę krytykował, przyczepiał się, to odwrócę uwagę od problemu, skupię uwagę grupy, która uczestniczy w konflikcie na czymś innym, nie na mnie i będę miał święty spokój. Tak działa adwokat diabła. Obserwator, nie będę się wtrącał. Popatrzę sobie na to wszystko z góry, nie będę się angażował emocjonalnie, wtedy mnie to nie dotyczy, mnie to nie męczy. Na przykład konflikt, jakaś wymiana zdań, gdzie są emocje. Obserwator się wycofuje, no bo do awantury potrzeba przynajmniej dwie osoby. Jeżeli jedna tylko stoi i patrzy, to nie ma mowy o awanturze. Tak samo jak z walką, do walki też potrzebne są minimum dwie strony. Jeżeli jedna nie walczy, no to druga też nie ma z kim. Jedna ręka nie klaszcze. Tak. Jedna ręka nie klaszcze. I tak działa obserwator. Ale wszystkie te reakcje powodują nawarstwianie się deficytów pewnych. Tak. Tutaj się bronimy, ale o czymś ważnym zapominamy. Coś ważnego nam umyka. Obserwator wyłączył emocje. I owszem, jego życie jest spokojne, jeżeli tylko obserwuje, ale on nie uczestniczy. W pewnym momencie może się pojawić potrzeba uczestnictwa w świecie.
faktycznie uczestnictwa na poziomie własnych emocji i obserwator już tego nie będzie umiał. Dawca znowuż zapomni całkowicie o sobie, o swoich potrzebach i może się okazać, że w warstwie czysto życiowej, bytowej obserwator całe życie poświęca się dla innych, dla partnera, dla rodziny, dawca, tak. Dla partnera, dla rodziny, dla otoczenia i w pewnym momencie sam nie ma nic. Nie ma nic ani w warstwie bytowej, materialnej, fizycznej, ani nie ma nic w sobie tak naprawdę, bo jego życie odbywa się tylko i wyłącznie wtedy i ma wartość tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są inni, dla których może się poświęcić. I dawca będzie żył świetnie, jak będzie miał obok osoby, której będzie mógł dawać. Tak samo punkt numer jeden, perfekcjonista, tylko w momencie, kiedy będzie miał poukładaną rzeczywistość, wtedy będzie mógł normalnie funkcjonować. To będzie jego świat. I na przykład nie odkryje radości płynącej, no chociażby z zabawy. Tak. Nie odkryje radości płynącej z pracy, nie odkryje radości płynącej z krytycyzmu, czy ze zdystansowanej obserwacji. Albo radości płynącej z bycia jednocześnie ze wszystkimi. Współodczuwania i empatii. I tak samo każdy typ ma potężne deficyty. To, co tutaj rozwijamy jako nasz typ społeczny, to jednocześnie powiększa deficyty, które są charakterystycznymi cechami poszczególnych pozostałych. Czyli im bardziej rośniemy w jednym, to ten płyn zawieramy tak, z innych miejsc. Tak. Jeżeli koncentrujemy energię tylko na jednym punkcie, na pewnym zespole zachowań, schematów, tym bardziej zaniedbujemy pozostałe sfery. I dlaczego tak trudno jest określić własny typ enagramu? Dlatego, że wchodząc w poszczególne punkty i rozwijając się w nich, bo to jest rozwój, my cały czas się rozwijamy, można się stać naprawdę wspaniałym perfekcjonistą, bardzo rozwiniętym, którego perfekcjonizm będzie tak perfekcyjny, będzie idealnym sposobem na życie i funkcjonowanie. Owszem, jeżeli taka osoba znajdzie wokół siebie parę innych bardzo dojrzałych osób, to stworzą wspaniały zespół, bo w sposób naturalny, taki wręcz instynktowny, ale wynikający z dużej wiedzy, doświadczenia i samoobserwacji, te osoby będą wyczuwały, będą wiedziały, że ja jestem perfekcjonistą i okej, moją rolą jest wszystko ładnie poukładać, ale obok mnie jest wykonawca, któremu największą radość sprawia praca. I ja już wiem, jako dojrzały człowiek, wiem, że jemu nie należy w tym przeszkadzać, że on się tak spełnia. Ktoś inny spełnia się, będąc duszą towarzystwa, będąc fontanną radości i inspiracją wszelkich radości i zabaw. I taki człowiek też w otoczeniu przez perfekcjonistę dojrzałego będzie akceptowany. A jeśli będzie to perfekcjonista niedojrzały? Jeżeli będzie niedojrzały, to będzie go wkurzało to, że na przykład wykonawca w czasie pracy nie dba o to, żeby narzędzia były poukładane. A wykonawca nie zwraca uwagi na to, jaki jest efekt jego pracy, tylko jak przebiega jego praca. On wie, że tutaj wykazany, zaangażowany wysiłek, to jest ta wartość, którą on daje. To jest najlepsze, co potrafi zrobić. I tu pojawi się konflikt, bo perfekcjonista, który nie patrzy na sam proces tworzenia, proces działania, tylko na jego efekty i jego otoczenie, doskonałość tego procesu. Będzie się bardzo denerwował na wykonawcę, który w czasie na przykład prac stolarskich będzie miał porozrzucane narzędzie. Nieważne, on wie, gdzie one leżą, ale perfekcjonista nie wie. I tutaj już pojawia się potężne napięcie, pojawia się konflikt. Tak samo osoba, która jest szefem, będzie miała bardzo duży problem z dogadaniem się z dawcą. Bo dawca prezentuje, niedojrzały dawca prezentuje swoją postawą coś w rodzaju słomionego zapału. Czyli rzuca się bardzo chętnie na wyzwania, podejmuje realizację różnych rzeczy, bardzo chętnie przyjmuje polecenia na przykład od szefa, ale działa jak szef patrzy.
Jak szef patrzy i szef się uśmiecha, no to ta osoba jest pełna energii, zapału, się poświęca. W momencie, kiedy szef widzi, no dobrze wykona. To on daje. Tak, dobrze dawco, masz swoje zadanie, ja szefując wyznaczyłem ci zadanie, ustaliliśmy, że ty to wykonujesz i ja już mogę iść biec dalej, szefować gdzie indziej. Mhm. I w tym momencie dawca się czuje opuszczony, traci motywację. Bo nie ma komu dawać. Bo nie ma komu dawać. Bo tak naprawdę dla dawcy nie jest ważne zadanie, ale ważne jest to, że dla kogoś może to zadanie wykonać. Mhm. I że w międzyczasie będzie dostawał sygnały: tak, bardzo dobrze działasz, jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo cię za to lubię, wspaniale. I jeszcze się do ciebie uśmiecha. Szef tego nie zrobi, bo szef wydał polecenie, jest zadanie do wykonania i szef leci dalej. Tak. On nie jest od tego, żeby chodzić i głaskać po głowie. Tak. I tutaj się pojawią znowuż pretensje. Dawca będzie miał pretensje do szefa, że nie jest jego wysiłek doceniany, a szef będzie miał pretensje, że dawca rzucił się na robotę, zadeklarował, że coś zrobi, po czym po pół godzinie siedzi pogrążony w depresji, bo nie ma widowni na przykład. I tutaj też się pojawiają tego typu konflikty. Pomiędzy wszystkimi tymi typami. Tutaj można by było opowiadać o tym długo, ale tak, to jest temat na przynajmniej parogodzinny wykład. Wracając do określania typu. Co jest istotne? Są dwa ważne aspekty w określaniu typu. Po co to w ogóle robimy? Pierwszy aspekt to jest funkcjonalne poradzenie sobie z ludźmi dookoła. Rozpoznaje, dlaczego dawca działa tak, a nie inaczej, dlaczego perfekcjonista działa tak, a nie inaczej, dlaczego wykonawca, dlaczego tragiczny romantyk. I wtedy mogę wokół, w zespole, na przykład, w którym działam, nieważne, czy to jest zespół związany z miejscem pracy, czy jest to rodzina, czy jest to grupa przyjaciół, to nie ma znaczenia, bo to wszystko działa tak samo. Mogę rozpoznać, jakie są motywacje osób, które są wokół mnie. Mogę rozpoznać, dlaczego mnie drażnią dane osoby, dlaczego coś mi nie pasuje, a dlaczego inne rzeczy bardzo lubię. Mimo, że one też nie są dla mnie jakieś szczególnie korzystne. Mhm. I w ogóle dla działania całości zespołu. Bo na przykład obserwator i dawca będą wspaniale się uzupełniać. Obserwator będzie siedział i się przyglądał, jak dawca mu daje cały czas i dawca będzie miał na sobie skupioną uwagę, ponieważ obserwator nie komunikuje żadnych emocji najczęściej, w związku z czym także nie komunikuje emocji negatywnych. Dla dawcy to już będzie sygnał, że skoro nie krzywi się na mój widok, to znaczy, że mnie lubi. A jeżeli jeszcze się uważnie przygląda temu, co ja robię, to znaczy, że mnie lubi na mnie patrzeć. Czyli jestem w centrum uwagi. I teraz tak, dawca będzie wykonywał pozorne działania tylko po to, żeby obserwator go obserwował. I w ten sposób dawca i obserwator świetną parę tworzą, ale nic z tego nie wychodzi konkretnego. Po prostu stoją w miejscu. Nic się nie dzieje. I faktycznie cały zespół dookoła może powiedzieć, wy znowu siedzicie i nic nie robicie. I taki problem też się może pojawić. I wiedząc o tym, że jestem obserwatorem i że mam obok siebie dawcę, wiem, że w tym momencie możemy popaść w taką... Że jesteśmy bezużyteczni. Jesteśmy bezużyteczni. Mimo, że nam to sprawia wiele radości. Jest okej. Okay. I ja jako obserwator i ty jako dawca czujemy się świetnie. Nic z tego nie wynika. I to też jest moment, w którym możemy rozpoznać, że coś jest nie tak. I z tego możemy się wyzwolić. Uświadomienie sobie tego, że to, że ja siedzę i obserwuję kogoś, ja mam poczucie, że poświęcam swój czas, uwagę i angażuję się. A tak naprawdę nie robimy tutaj nic. I możemy w tym momencie przestać. Po prostu, aha, ja popadłem w tryb obserwatora, a ty jesteś dawcą. Dobrze, ale mamy robotę do wykonania, zastanówmy się, co z tym zrobić, a nie siedźmy i nie karmimy swoich typów nawzajem. Tak. I to są elementy, które bardzo pomagają zrozumieć, dlaczego coś idzie nie tak w zespole. I to jest pierwszy taki bardzo funkcjonalny aspekt rozpoznawania typu osobowości. To daje po prostu orientację w otoczeniu i możliwość zorientowania się, dlaczego sprawy nie idą tak, jak powinny.
Drugi, myślę, że o wiele ważniejszy i w tym tkwi wielka wartość enneagramu. Drugi aspekt to jest aspekt rozwojowy. Jeżeli znam swój typ enneagramu, wiem, jakie są moje deficyty, wiem, jakie są moje dobre strony i potrafię rozpoznać albo pomóc rozpoznać osobom w moim otoczeniu ich typ enneagramu, w tym momencie możemy wzajemnie się stymulować do rozwoju. Ja jako obserwator mogę się nauczyć bycia dawcą, tam gdzie to jest istotne. Tak. Natomiast dawca może się nauczyć obserwacji. Tak, może nie angażowania się w dawaniu, tak, tylko właśnie obserwacji. Właśnie odwrócić rolę. Odwrócić na chwilę rolę dawcy tam, gdzie jest to konieczne. I teraz obserwując ludzi wokół siebie, wiemy bardzo dobrze. Na przykład obserwator bardzo dobrze wie, kiedy szefuje, bo ma szefować i jest to bardzo dobre, jest to ok dla całej grupy. Wtedy jest w porządku, bo obserwator tego wymaga na przykład od szefa, żeby ten szef zarządził to i to. A wie, kiedy to szefowanie jest przeszkadza. Za dużo. Tak? Za dużo, jest za dużo, bo nie trzeba reagować na daną sytuację ustawiając wszystkich. I w tym momencie obserwator może wysłać sygnał do szefa, powiedzieć: a teraz się uspokój, już poszefowałeś, jest wszystko ok. Daj ludziom zrobić robotę. Tak, usiądź i popatrz. Po prostu, nie przeszkadzaj już. Zaufałeś tym ludziom, uznałeś ich kompetencje, rozdzieliłeś zadania, czy też razem rozdzieliliśmy, bo to najlepiej w ten sposób działa. Jeżeli grupa decyduje o pewnych rzeczach razem, natomiast szef koordynuje proces tej decyzji, podejmowania tak, tej ustawia decyzji. W czasie i przestrzeni. Ustawia w czasie i przestrzeni. Ma tą funkcję tak, taką wartościową. Tak, i wtedy czuje się szefem, a jednocześnie tak to nie o to chodzi, że on musi podejmować decyzję i całą odpowiedzialność za tę decyzję brać na siebie. Nie. Szef lubi proces podejmowania decyzji i proces organizowania pracy. Jeżeli szef dostanie całą masę dobrych rad, na przykład od adwokata diabła, jeżeli dostanie dużo zaangażowania od dawcy, jeżeli dostanie ustawienie komunikacji, wyciszenie emocji przez negocjatora, jeżeli dostanie odpowiedni wkład w sam proces wykonania od wykonawcy, jeżeli dostanie troszeczkę dystansu i troszeczkę energii, powiedzmy, zabawowej, takiego poweru. Takiego entuzjazmu od epikurejczyka, jeżeli otworzy się na inspirację od tragicznego romantyka, to wszystko ładnie razem poskłada. I też tragiczny romantyk nie chce decydować o tym, kto ma jak konkretnie jakieś zadanie wykonać. Nie, on wie, że od tego jest szef. Ja cię inspiruję, ty to poukładaj, a reszta już się do tego dostosuje. I tutaj szef jest w świetnym swoim stanie i tutaj doskonale się sprawdzi w tej roli. Natomiast może dostać sygnały od reszty, na przykład od tragicznego romantyka: już nie szefuj, tylko spróbuj zobaczyć, jaka tutaj płynie inspiracja z tego wszystkiego. Co cię inspiruje? Otwórz się na natchnienie. I szef, obserwując tragicznego romantyka, w chwili, gdy on działa najskuteczniej dla grupy, czyli kiedy się otwiera na inspirację, sam się tego uczy. I tak samo tragiczny romantyk też może momentami się nauczyć szefować. I w ten sposób nawzajem się od siebie uczymy, widząc swoje zachowania, wiedząc, z czego one wypływają, jakie są nasze ograniczenia, jak możemy je pokonywać. Jest to wspaniały proces wzajemnego wzbogacania siebie i rozwoju wzajemnego, bo człowiek w swojej osobowości społecznej sam się nie rozwinie. Tak. Może najwyżej się kręcić w kółko. Jeżeli ma wokół siebie równie otwartych na rozwój ludzi, bardzo różnych ludzi, bo to nie chodzi o to, że wszyscy zmierzamy do jednego punktu. Że wszyscy będziemy tak samo świetnymi szefami, negocjatorami, perfekcjonistami. Nie miałoby to sensu żadnego. Nie. Tam, gdzie trzeba, trzeba negocjować. Szef się tego nauczy. Negocjator już nie musi.
Na przykład będą sytuacje, kiedy zawsze negocjator będzie lepiej się sprawdzał właśnie w negocjacjach, jak sama nazwa typu wskazuje, i szef będzie wiedział, że ja mogę Ciebie zabrać na negocjacje i mądry szef, który już będzie świadomy mechanizmów, w czasie negocjacji pohamuje swoją chęć tupnięcia nogą, walnięcia pięścią w stół i postawienia na swoim, tylko pozwoli negocjatorowi działać. Jeżeli wcześniej ustalili, że mamy taki i taki cel do osiągnięcia w trakcie tych negocjacji. I już tutaj w tej parze, w czasie negocjacji, w czasie procesu negocjacji nie będzie konfliktu. Ten zespół dwuosobowy będzie wspaniale działał. Tak samo przy pracy. Jeżeli wykonujemy jakieś działanie, takie czysto związane z wykonaniem fizycznym działania, jeżeli szef dobrze się rozpozna wykonawca szefa, to w czasie wykonywania tego działania, na przykład w czasie kopania rowu, szef już nie będzie szefował, tylko też weźmie łopatę i też będzie kopał razem z wykonawcą i nawet dostosuje się do rytmu, do sposobu działania wykonawcy, bo szef, mądry szef wie, że ten wykonawca lepiej wykonuje tę pracę niż ja nią zarządzam. Tak. I podłączy się do tego działania. Przestanie na chwilę być szefem, bo wie, że to już w tym momencie jest niepotrzebne. Że teraz nie trzeba być szefem, tylko wykonawcą. A lepszym wykonawcą ode mnie jako szefa, jest ten wykonawca, którego mam w zespole. I to on w tym momencie przyjmuje rolę przewodnią w konkretnym działaniu, w tym dwuosobowym zespole. I tak samo możemy mówić tutaj o wszystkich pozostałych typach. I poprzez te procesy współdziałania dwóch na przykład typów, trzech typów, trójek w określonych działaniach czy aktywnościach wzajemnie sobie pokazujemy. Już nie na zasadzie rozmowy, tego co my tutaj tylko mówimy, to widać. Tylko to widać, to wychodzi w działaniu. Ale jeżeli mam świadomość tego, że obok mnie jest szef i na przykład sytuacja wymaga podejmowania decyzji, ja patrzę na szefa, obserwuję szefa i uczę się od niego. Zwyczajnie się uczę, widzę jak działa szef, który działa skutecznie. Jeżeli działamy, wykonujemy, ja jestem wykonawcą, ty jesteś szefem, to ty możesz się uczyć ode mnie, jak działać. W tym momencie tak. Nie trzeba szefować. I w ten sposób się wzajemnie wzbogacamy. Pozwalamy sobie na wejście w inne tryby działania, w inny sposób postrzegania, funkcjonowania i reagowania, pełniejszy. To powoduje jedną rzecz, że w pewnym momencie to, co się dzieje wokół nas, przekłada się na to, co się dzieje wewnątrz nas. Efektem wychodzenia, czy też rozszerzania swojego typu enagramu jest w relacjach społecznych, jest także przechodzenie pewnych poziomów, to jest złe słowo, bo dojrzałość. Dojrzałość i osiąganie pełni. Tak. Ja wolę słowo spełnienie, bo nasze postawy związane z typami służą obronie. My się bronimy przed zagrożeniem, przed dyskomfortem, przed sytuacją, która nas niepotrzebnie angażuje, pochłania naszą energię. To jest cały czas defensywa, to jest cały czas obrona. Natomiast jeżeli przejdziemy te procesy, to odnajdziemy coś, co nazywam radością z bycia tu i teraz. Nie patrzę na świat z punktu widzenia tragicznego romantyka, bo ja akurat jestem tym typem, tylko będąc tu i teraz, patrzę na świat z punktu widzenia wszystkich typów. I reaguję z punktu widzenia wszystkich typów. Jeżeli w moim otoczeniu coś mi nie pasuje, to znaczy, że mogę zastosować mechanizm perfekcjonisty i poukładać na przykład tą przestrzeń wokół mnie, która mnie drażni, coś jest nie tak w otoczeniu. To powoduje, że ja jako tragiczny romantyk normalnie bym się obraził na tą przestrzeń.
prawdopodobnie załapałbym doła i stwierdził, źle się dzisiaj czuję, nie mam siły sprzątać, w ogóle mi się to wszystko nie podoba, odwracam się, idę sobie stąd. Tak. To by była reakcja tragicznego romantyka. Mhm. I owszem, to często działa, ale w tym momencie porządek by się wokół nie zrobił. I wcale wnętrze nie zrobiłoby się bardziej harmonijne. Jeżeli ja pozwolę sobie na bycie perfekcjonistą przez chwilę, mimo że to nie jest moja natura, tak, i pozwolę sobie na 5 minut dokładnego układania przedmiotów wokół siebie, bo taką odczuwam potrzebę, to zauważę taką rzecz, że nie zareagowałem jak tragiczny romantyk, ale spowodowałem to, że mój wewnętrzny spokój, mój wewnętrzny ład, moja wewnętrzna reakcja przeszła w reakcję, w działanie adekwatne, które ma już miejsce w rzeczywistości. Mm-hmm. Wynikające z tej świadomości tej chwili, tak, nie z automatyzmu, nie z automatyzmu, tak, tylko ze świadomości tego, że to zadanie i ten sygnał, który ja dostałem, jest wokół mnie chaos, wymaga zachowania się jak perfekcjonista. Jeżeli jest jakaś praca do wykonania, a ja jestem tragicznym romantykiem, który jest nieskłonny do pracy, to są typy, które najczęściej unikają angażowania się w wydatkowanie energii niepotrzebnie. Jeżeli jest praca do wykonania i działam jako tragiczny romantyk niedojrzały, zaburzony, to dla mnie taka praca jest przymusem. I reakcja na nią, tragicznego romantyka, jest mi źle, ja się na to obrażam, nie chce mi się tego robić. Bo muszę to zrobić, bo ten przymus powoduje, ten przymus że się obraża. Jeszcze bardziej pobudza tą reakcję tragicznego romantyka. Jeżeli powiem sobie stop, nie, Marcin, to nie jest twoja prawdziwa reakcja, ty tego naprawdę nie czujesz, to jest twój mechanizm obronny, który w tej sytuacji się nie sprawdza, bo dzięki temu ta praca nie zostanie wykonana. A ty się wcale nie poczujesz lepiej. Jeżeli to sobie uzmysłowię i dam sobie prawo do tego, żeby przez pół godziny stać się wykonawcą i skoncentrować się tylko na tej pracy, przejść w tryb wykonawcy, pozostawiając sobie tragicznego romantyka na uboczu, nie podążając za tą reakcją, to nagle się okaże, że da się, że ten mechanizm zadziałał i tragiczny romantyk sobie gdzieś tam obok czeka. I ten wykonawca z przyjemnością może to zrobić. I ten wykonawca we mnie, który jest, którego ja mogę wyzwalać, kształtować, ten wykonawca świetnie sobie poradzi i będzie się z tym czuł dobrze. Po prostu ja wykonam coś w sposób prawidłowy, adekwatny, a to oznacza jedną rzecz. Zmarnuję jak najmniej energii. Moja energia nie zostanie źle wydatkowana. Dlatego doła. Tak, tak. Bo jeżeli robimy coś z wewnętrznym sprzeciwem, jeżeli czujemy, że jesteśmy do czegoś zmuszeni, że nasze działanie nie jest naszą faktyczną potrzebą, nie angażujemy się w to, to zużywamy bardzo dużo energii. To nas zwyczajnie męczy. Jeżeli robimy coś z wewnętrznym poczuciem, przeświadczeniem, że to ma sens, bo umysł szuka sensu. Jeżeli towarzyszą temu spokojne emocje, nie mówię już o jakimś entuzjazmie czy euforii związanej z danym działaniem, bo nie każde działanie sprawia przyjemność. Wystarczy, że nie będzie negatywnych emocji, nie będzie odrzucenia, złości, lęku, to już też o wiele mniej energii na to zużywamy. I czujemy się z tym lepiej, efekt jest lepszy. Świat wokół nas, nasze działania przyjmuje o wiele łatwiej i o wiele przyjemniejszą i lepszą energię nam zwraca. I te elementy są bardzo istotne. To wynika z wewnętrznej harmonii, zharmonizowania właśnie tych wszystkich typów. Określmy teraz te typy. Znaczy, określiliśmy te typy, natomiast opracowałeś pewną ankietę, pewną metodologię znajdywania swojego typu. Tak, typ można określić, używając do tego umysłu, poprzez samoobserwację, ale jest to bardzo trudne.
tak jak już wspomniałem, im bardziej osoba jest, no użyjmy już tego słowa, niedojrzała, chociaż ja nie lubię tego typu sformułowań, dlatego że one wartościują. Tak, To nie jest tak, że... Oceniają, wartościują. To nie jest tak, że niedojrzały, niedojrzały epikurejczyk jest gorszy od dojrzałego epikurejczyka. Mhm. Nie tak. On jest może sprawniejszy. Może niedojrzały epikurejczyk jest sprawniejszy i mniej się męczy. Ale wcale nie musi być tak, że w swojej skuteczności, w odbiorze tego, kim jest na zewnątrz, w ocenach, jest gorszy czy lepszy. Nie, to niekoniecznie tak działa. To głównie dotyczy swojego wewnętrznego poczucia spełnienia i szczęścia. Tylko i wyłącznie. Także może przejdźmy do takiej terminologii. Nieszczęśliwy typ i szczęśliwy typ. Tak. Albo mniej szczęśliwy i bardziej szczęśliwy. Chociaż tu też troszeczkę wartościuje, ale nie szkodzi. To już będzie bardziej trafnie obrazować. Jeżeli mamy do czynienia z nieszczęśliwym typem, znaczy nieszczęśliwym epikurejczykiem, to on będzie sam siebie okłamywał. Nie będzie widział tego, że zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Właśnie jak epikurejczyk. Dlatego testy, które polegają na odpowiedzi na pytania, ja akurat opracowałem test, w którym zasada działania jest bardzo prosta. Mamy szereg pytań, w których mamy odpowiedzi charakterystyczne dla poszczególnych typów i należy wybrać jedną z nich. I często jest tak, że odpowiadamy na te pytania nie tak, jak naprawdę funkcjonujemy, tylko tak, jakbyśmy chcieli funkcjonować. I stąd się biorą to dlatego mi nie wyszło. Tak. Stąd się biorą właśnie błędy przekłamania w tego typu testach. I teraz tak, im bardziej człowiek jest nieszczęśliwy, tym większe ma deficyty i tym bardziej odpowiada właśnie w sposób, kim chciałbym być, jak chciałbym zareagować, albo jak chciałbym, żeby ludzie mnie widzieli, niż jak naprawdę jest. Im szczęśliwszy człowiek, tym jest bardziej krytyczny wobec siebie. Bardziej szczery wobec siebie. I tego typu testy mogą być dokładniejsze. Dlatego podamy tutaj adres takiego testu, ale zaznaczam, proszę się tym nie sugerować. Jeden wskaźnik może być taki bardzo ważny. Jeżeli po wykonaniu tego testu i przeczytaniu opisu typu pierwszą reakcją będzie nie, absolutnie to nie ja, to może być to wskaźnik, że właśnie trafiliśmy w prawidłowy. Natomiast określanie typu osobowości jest możliwe samodzielnie jak najbardziej, ale bardzo dobrą metodą jest też skorzystanie z pomocy kogoś, kto w tym systemie pracuje. Kto ma doświadczenie. Kto ma doświadczenie, kto potrafi pewne rzeczy obserwować. Bo to też nie jest na zasadzie takiej, że siadamy i sobie rozmawiamy tylko i wyłącznie. Typ tak naprawdę manifestuje się w działaniu, w sytuacjach niekomfortowych, kiedy sytuacja rozmowy, to na tej zasadzie, że usiądźmy teraz i określmy mój typ enneagramu, w takiej rozmowie owszem, może się okazać, w przypadku obserwatora to jest taki moment, kiedy łatwo jest w takiej rozmowie określić jego typ. Natomiast w przypadku chociażby szefa czy negocjatora, bardziej nawet negocjatora, jest to praktycznie niemożliwe. Bo negocjator się na wszystko zgodzi. On się na wszystko zgodzi, on nie wie, co czuje, on nie wie, co tutaj robi. Wszystko mu pasuje, w każdą rolę wejdzie bez żadnego problemu. I możemy rozmawiać 2 godziny, a negocjator po prostu przyjmie mój typ. Bo szybko zaobserwował, szybko się próbuje dostosować. I po 2 godzinach mogę dojść do wniosku, że obserwator jest tragicznym romantykiem. Negocjator. Dlatego określenie typu odbywa się też w działaniu.
Jeżeli osoba, która się zajmuje enneagramem, ma duże doświadczenie, to od razu wyczuwa, czy z daną osobą trzeba usiąść, porozmawiać, czy trzeba wykonać jakieś wspólne działanie, czy może stworzyć jakąś sytuację, która będzie troszeczkę niekomfortowa dla tego, dla innego typu. I w ten sposób, poprzez pewną pracę, poprzez wspólne działanie, dochodzimy do sytuacji, w której możemy ten typ określić. Mhm. Dlatego jest to bardzo... To nie jest metoda tylko dla umysłu. Ciężko tutaj powiedzieć, proszę bardzo, oto jest test, proszę sobie rozwiązać test, to jest do tego opis i już wszystko wiemy. Umysł by tak chciał, żeby umysł tak było. By tak chciał, ale umysł to jest tylko jeden z koni, który nas ciągnie. Jeszcze mamy oprócz tego, mamy ciało, mamy emocje. I te trzy poziomy są też bardzo ważne, bo typ enneagramu może się uwidaczniać bardzo, bardzo intensywnie właśnie na poziomie umysłu. I umysł na przykład determinuje czyjeś zachowanie, czyjś typ i związane z tym cechy, to jest na przykład obserwator, a może się bardzo silnie uwydatniać tylko w emocjach. I wtedy dopiero w sytuacjach, kiedy są emocje, wtedy możemy pokazać, ten typ działa tak i tak, jesteś tego typu i możesz z tym już dalej robić to i to. Tak samo są typy, które działają na poziomie ciała tylko. Na przykład nie rozpoznamy dobrze nieszczęśliwego wykonawcy, jeżeli razem z nim, no nie wiem, nie przeniesiemy pralki na przykład. Wtedy widać, że to jest na przykład wykonawca. Bo w międzyczasie sygnały, które będzie wysyłał, można podpasować do każdego typu. Na podstawie rozmowy, czy też odpowiedzi na pytania. No. Każdy może zareagować w każdy sposób, ale pewien sposób jest wiodący i to jest właśnie typ. I dlatego niektóre typy rozpoznajemy tylko na przykład przy pracy, przy działalności. Ale powiedz mi jeszcze, w tych momentach takich krytycznych, jakichś kryzysowych, czy w momentach, kiedy jest jakaś praca do wykonania, w bardziej określony sposób reagują te osoby dojrzalsze czy niedojrzalsze? Czyli też szczęśliwsze czy nieszczęśliwsze? To jest tak. Osoba nieszczęśliwsza reaguje w pewien sposób usztywniony. Że tak ma być, tak ma być i nie zmienia swojego stanowiska. Nie zmienia swojego stanowiska, bo to jest dla mnie moment, w którym ja jestem troszeczkę mniej nieszczęśliwy. Po prostu swój mechanizm, o na przykład dawca, to ja teraz się poświęcę dla ciebie. I w tym momencie ja już redukuję stres, redukuję napięcie i przechodzę w sferę, w której czuję się bezpiecznie. To często jest iluzoryczne. I to też potem można rozpoznać typ, że ktoś próbuje swoim mechanizmem zadziałać na sytuację dyskomfortu i okazuje się, że to jeszcze pogarsza sytuację. I potem ta osoba znowuż z uporem maniaka po raz kolejny znowu swoim mechanizmem próbuje rozwiązywać dalej ten problem. Bo taki ma nawyk od dziecka. Taki ma nawyk, tak, bo od dziecka ma taki nawyk, że to działanie daje mi efekt. I jeśli ktoś jest niedojrzały, to nie uświadomi sobie. Nie uświadomi sobie tego i będzie tak zwane tłuczenie głową w ścianę. Tak. Czyli na przykład tragiczny romantyk tak długo będzie się obrażał, tak długo będzie wychodził z fochem, tak. Aż w końcu się od niego odczepi. Problem wcale nie zostanie rozwiązany. Natomiast tragiczny romantyk się poczuje dobrze, no bo już na nos. Bo ten foch zadziałał. Tak, bo ten foch zadziałał. I podobnie pozostałe typy swoje reakcje też w ten sposób pokazują. Im bardziej nieszczęśliwy typ, z tym większą determinacją realizuje pewne rzeczy. Realizuje swoje mechanizmy obrony. Natomiast im szczęśliwszy, tym mniejsze ma powody do tego, żeby nie być nieszczęśliwy. Bo już jest szczęśliwy. Te mechanizmy słabiej działają. I mniej ma powodów, żeby atakować świat swoją... Żeby się bronić, tak. Żeby się bronić, bo to są wszystko postawy obronne. Znaczy, to jest tak... To są postawy obronne. Wydaje mi się, że to jest również tak jakby obrona poprzez atak. Tak, poprzez atak swoim typem. No, na przykład szef w ten sposób. Szef, negocjator,
i perfekcjonista w ten sposób wchodzą w rzeczywistość i próbują ją zdominować. Przy czym negocjator robi to w bardzo dziwny sposób, ponieważ jego wejście w rzeczywistość polega na tym, że próbuje wszystko scalić. Mimo, że mogłoby się wydawać, że jest to taki typ bardzo pasywny i typ, który jest... Albo i bardzo dojrzały może. Tak, albo bardzo dojrzały, ale to tutaj nie ma. Nie ma typów bardziej lepszych i gorszych. Mhm. Każdy z nich tylko prezentuje pewien zespół cech mechanizmów, które wcale nie... Owszem, w pewnych sytuacjach negocjator będzie lepszy, skuteczniejszy, ale to tylko konkretnego kontekstu, konkretnej sytuacji dotyczy. Negocjator nieszczęśliwy będzie świetnym negocjatorem. Kiedy trzeba kilka gorących głów ostudzić i doprowadzić do jakiegoś poziomu komunikacji, wymiany informacji, to negocjator się to sprawi, ale jeżeli już nieszczęśliwy negocjator będzie próbował wykonać coś dobrze, no to może natrafić na poważny problem. Również chyba nieszczęśliwy negocjator będzie nadal nieszczęśliwy, jeśli mu się to nie uda. Tak, oczywiście. Tak, bo właśnie brak szczęścia w typie, kiedy bardzo silnie jesteśmy uwikłani w nasze mechanizmy, brak szczęścia wynika z tego, że tak, pozycja negocjatora sprawdza się, ale tylko w pewnym małym wycinku rzeczywistości i sytuacji, z którymi się stykamy. A jeżeli na wszystko reaguje jako negocjator, no to nie wiem, 99-80% moich działań nie daje żadnych efektów. Ja sam siebie oszukuję, że rozwiązałem sytuację, że poradziłem sobie z jakimś problemem, czy wykonałem zadanie. Tymczasem ono nie jest wcale wykonane. I negatywne efekty tego wracają do mnie. Tam, gdzie się da, jako negocjator, będę to załatwiał jako negocjator. I potem się okazuje, że nie wykonałem jakiegoś zadania. Sytuacja do mnie wróciła w postaci wkurzonego szefa, który mówi, znowu nie zrobiłeś tego, co miałeś zrobić na wczoraj. I w tym momencie ja znowu uruchamiam mechanizm negocjatora i negocjuję z moim szefem, żeby jednak sytuację załagodzić. I na to marnuję swoją energię. Zamiast przejść w tryb wykonawcy i wykonać to zadanie i mieć już święty spokój i poczucie, że dobrze zrobiłem swoją robotę i zadowolonego szefa, to ja próbuję tą sytuację rozwiązać i nie rozwiązując tak naprawdę. I czasami to wymaga długich i męczących długich negocjacji. Tak. I całą moją energię w życiu poświęcam na to, żeby negocjować. Co nie ma większego sensu, bo owszem, można tak sobie ustawić rzeczywistość, że można w ten sposób świetnie funkcjonować. Zwłaszcza jeżeli ma się wokół ludzi, którzy ma się wykonawcę, który będzie odwalał, brzydko mówiąc, całą robotę, ma się szefa, który będzie szefował, wtedy tak, można sobie być tylko negocjatorem, ale też tylko do pewnego momentu. Albo pracować jako mediator, czy negocjator, tak, czy w tym tak, stylu, ale tak. Również tu jest też zagrożenie, że nawet formalnie mając firmę mediacyjną, załóżmy, mam bałagan wokół siebie, bo tak, wykonawstwo leży. Tak, wykonawstwo planowanie leży. Planowanie leży, nie ma komu podjąć decyzji i całych pozostałych rzeczy. Także nasze działanie tutaj nie będzie adekwatne, nie będzie pełne, nie będzie skuteczne. No, ta twoja metodologia, wróćmy do tego tematu, bo tak ciągle odchodzimy. Czyli powiedziałeś, że nie jest to w 100% skuteczne, czyli zależy, określenie mojego typu zależy od tego, jak jestem szczęśliwy, można by tak też powiedzieć. Też tak. I na ile jestem w stanie obserwować sam siebie. I też jest ważne, bo są typy, które opierają się na intelekcie, są typy, które opierają się na emocjach i są typy, które opierają się na fizyczności, na działaniu. I typy umysłowe mogą siebie rozpoznać poprzez właśnie taką rozmowę. Siedzę i zastanawiam się nad sobą. Rozpoznaję pewne mechanizmy, pewne powtarzające się wzorce. Mam do tego pewien instruktaż w postaci na przykład testu i faktycznie rozpoznaję swój typ. Ale już typ emocjonalny, na przykład dawca, będzie miał z tym bardzo poważny problem. Dla niego usiąść i samemu się zastanawiać nad tym, jaki jestem, to jest bardzo poważny problem.
I to też może być wskaźnik pewien. Jeżeli ja nie potrafię sam nad sobą się zastanowić, jeżeli nie mam widowni, bo po co ja to robię? Dla kogo? A, jest obok mnie na przykład człowiek, dla którego to będzie ważne. O, to ja zrobię to dla niego. Na przykład po to, żeby jakoś poprawić mój związek, moją relację. I to już jest wskaźnik, że ja jestem dawcą, bo ja to robię po to, żeby komuś innemu zrobić przyjemność, czy jakąś sytuację poprawić. I to już może być wskaźnik, że jestem dawcą. Ale dawca sam dla siebie tego nie zrobi, bo cechą, taką cechą wiodącą dawcy jest to nic dla mnie, wszystko dla innych. I tutaj może się przydać ktoś, kto właśnie to zaobserwuje, pokaże pewne mechanizmy, nawet coś w rodzaju psychodramy, czy też aranżacji jakiejś sytuacji. Taki jest bardzo ładny termin, który zupełnie tutaj nie ma odniesienia, ale on pokazuje, o co chodzi. Tak zwana sytuacja terapeutyczna. Zdarzenie terapeutyczne, kiedy się inscenizuje pewną sytuację, tworzy się pewien kontekst i na poziomie emocji, i na poziomie umysłu, w którym mogą się pewne zachowania zamanifestować. I wtedy w czasie takiego seansu pokazujemy, zobacz, działasz w ten i w ten sposób, reagujesz w ten i w ten sposób, bo działasz pod wpływem określonego typu. I teraz popatrz, to Cię doprowadzi dotąd. I w tym momencie możesz zrobić stop. I dlaczego ja to robię? Po co jest, do czego jest mi to potrzebne? Dlaczego w ten, a nie inny sposób poradzę sobie z problemem? I czy na pewno to jest najlepszy sposób? I tego typu metody można też stosować. Tak jak mówię, jest to bardzo indywidualna rzecz, bo to zależy od bardzo wielu czynników. Także właśnie od poziomu szczęścia, od wiedzy o samym sobie, od w ogóle typu, jaki się reprezentuje. Od tego, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, bo czasami próba rozpoznania to może zabrzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale próba rozpoznania swojego typu enneagramu może być częścią mechanizmu właśnie tego typu. Na przykład obserwator bardzo chętnie rzuci się na enneagram, bo on musi wiedzieć. On chce wiedzieć, chce mieć cały obraz sytuacji. W pewnym momencie traktuje sam siebie jako obiekt badawczy. Co też jest bardzo ciekawe, ale też to nie w tą stronę troszeczkę, bo jest to troszeczkę utwierdzanie właśnie mechanizmu własnego typu. Na przykład dla obserwatora takie zagłębianie się w literaturę i w pracy z enneagramem, no może być tylko i wyłącznie dalszym podążaniem i utwierdzaniem się w swoim typie, tak. I obserwator może powiedzieć tak, no to ja już znam cały enneagram, a teraz mogę usiąść i patrzeć na ludzi już z zupełnie innej perspektywy. Czy nie ruszył się? Tak, czy się w ogóle nie ruszył, bo to nie o to chodzi. Dla obserwatora poznanie enneagramu to jest właśnie zaprzestanie obserwacji. Że nie, ja nie muszę usiąść i och, ten to jest szef, a tamten to epikurejczyk. Czyli tak postąpi nieszczęśliwy obserwator. Tak postąpi nieszczęśliwy. Natomiast po co obserwatorowi poznanie enneagramu? Po to właśnie, żeby przestać obserwować. O, to ja mogę się teraz pobawić, teraz mogę poszukować, a może teraz się zajmę rzeczywistością dobrą. To może parę rad. Wchodzimy na tą stronkę z swoją ankietą, tak? Czy jak byś to nazwał? Testem. Z testem, tak. Wchodzimy na tą stronkę z Twoim testem i może parę rad, w jaki sposób zrobić to prawidłowo, nie oszukując samego siebie. No na pewno samo wypełnienie testu da nam pojęcie o tym, czym jest neutralne badanie. Test jest skonstruowany w ten sposób, żeby żadnego typu nie preferować. On odnosi się zarówno do sfery intelektu, sfery emocji, sfery fizyczności. I ważne jest nastawienie, żeby rozpoznać te pytania. Każde pytanie jest sformułowane tak, że raczej od razu wiadomo, czy ono dotyczy kwestii postrzegania poprzez umysł, poprzez emocje, czy poprzez fizyczność. I
dobrze jest popatrzeć właśnie na to w ten sposób. Jeżeli pytanie odwołuje się do umysłu, to poobserwować swój umysł. Jeżeli odnosi się do emocji, to wyłączyć umysł. Tu jest właśnie bardzo duże pole dla nieporozumień, bo emocje nam mówią co innego, udzielają innej odpowiedzi na to pytanie, a umysł już to sobie przetwarza, tak, i umysł próbuje i udziela innej odpowiedzi. I potem faktycznie wychodzi na to, że no, to tylko umysł wypełnił ten test. Bo może umysłowi w umyśle się pojawia coś takiego, aha, tak jest, ale chciałbym, żeby tak było. Tak, umysł w ten sposób działa. Albo umysł patrząc na moje emocje, na przykład, jest pytanie, które dotyczy emocji, i mówi tak, no tak, ty może masz takie emocje, ale inni ludzie mają takie emocje, w związku z czym może lepiej będzie tą emocję zamieścić w odpowiedzi. Bo tak będzie spójnie, na przykład z poprzednimi pytaniami mi to bardziej pasuje. Nie, wyłączmy umysł. Wyłączmy umysł, każde pytanie potraktujmy jako osobne zagadnienie, nie sugerując się tym, co było wcześniej. To będzie łatwiej. I tak samo, jeżeli są pytania, które odnoszą się do fizyczności, do naszej cielesności, do naszego funkcjonowania. To też należy wyłączyć umysł i nie sugerować się emocjami, tylko wejść na ten poziom takiego zwykłego funkcjonowania. Nie zastanawiać się, jakie emocje mi towarzyszą, gdy przenoszę pralkę, tylko co się wtedy faktycznie dzieje, jak przenoszę pralkę. Czy na przykład przyjmuję taką postawę, żeby wyglądać ładnie, niosąc tą pralkę. Bo to też jest bardzo istotny wskaźnik. Na przykład wykonawca będzie pralkę niósł ładnie, bo dla niego ten efekt działania proces, i tak. proces sam w sobie powinien być no, jego wizytówką. Spełnieniem takim. Moja jakość to jest jakość mojej pracy. Natomiast perfekcjonista będzie niósł tą pralkę byle jak, bez znaczenia, w ogóle nie będzie się nad tym zastanawiał, ale potem ją będzie precyzyjnie ustawiał, bo ona musi stać idealnie co do milimetra, być prawidłowo spionowana, nie może być tutaj odchylenia. Ja przerysowuję pewne mechanizmy, ale to o to chodzi. Tutaj działa ciało. Już nie zastanawiamy się, jakie emocje nam towarzyszyły, jak umysł to oceniał, jakie decyzje podejmował umysł, bo umysł podejmuje decyzję przy noszeniu pralki. Wróćmy do tego przykładu. Umysł podejmuje decyzję o tym, że musimy tą pralkę odpowiednio chwycić, odpowiednio przenieść, zmieścić się na schodach, zmieścić się w drzwiach i tak dalej. Tutaj pracuje umysł. Emocje będą nam mówiły o tym, że czujemy się z tym dobrze, czujemy się z tym źle. Aczkolwiek w noszeniu pralki emocje nie są najważniejsze. Zazwyczaj je spychamy i są nieobecne, chociaż mogą być bardzo silne. Natomiast ciało będzie właśnie wykonywało te czynności, będzie tą pralkę niosło. I teraz w zależności od tego, jak to ciało sobie z tym radzi, czy ono się z tą pralką szarpie, czy faktycznie patrzy na siebie z zewnątrz, jak ja wyglądam niosąc tą pralkę, prawda? Czy też patrzy na to, chce się jak najmniej zmęczyć, albo chce tą pralkę przenieść tak, żeby niczego nie uszkodzić. To są priorytety dla wykonującego zadanie ciała. I to, ta obserwacja ciała właśnie dotyczy pytań, które się odnoszą do fizyczności. Jeżeli się te trzy poziomy spróbuję rozdzielić, to wynik tego testu będzie bardziej wiarygodny. Ale dalej to jest tylko i wyłącznie test. Dalej pewne bufory, które są związane z każdymi typami, powodują to, że sami siebie nie widzimy. Tak naprawdę nieszczęśliwy perfekcjonista nie widzi tego, że jest perfekcjonistą. Nieszczęśliwy szef też nie widzi tego, że jest szefem. Zaneguje to i będzie to wypierać. Pewne mechanizmy z zewnątrz zaobserwowane. A więc wykonanie takiego testu i uzyskanie jakiegoś efektu daje nam jakby punkt do tego, czy argument do tego, żeby zacząć siebie bardziej obserwować, czy rzeczywiście mamy w sobie te mechanizmy i bardziej dojrzewać w zrównoważony sposób. Tak.
Dobrym, właśnie bardzo dobrą metodą jest, żeby wynik tego testu potraktować jako pewną hipotezę, tak, i potem ją przez jakiś czas testować, sprawdzać poprzez obserwację się. Mhm. I jeżeli ta hipoteza faktycznie się sprawdzi, no to możemy już przypuszczać, że jest to faktycznie nasz cel. Jeżeli się okaże, że no nie, jednak coś tutaj się cały czas mocno nie zgadza, to jest to okazja, żeby temat drążyć dalej i na przykład zapraszam do siebie wtedy. Możemy próbować popracować. Właśnie, o tobie teraz może parę słów. Wspominałeś mi, że kiedyś zajmowałeś się szkoleniami dla firm. Czy nadal to robisz? Nie, w tej chwili już tego nie robię z tego względu, że tak jak mówiłem, są dwa aspekty ważne w określeniu typu enagramu u siebie i w otoczeniu. Jest to ten aspekt instrumentalny, w którym wiemy, jak ktoś dookoła działa i nic nie chcemy z tym robić, tylko ułatwiamy sobie życie. A drugi aspekt to jest aspekt rozwojowy, aspekt ewolucyjny, który ma grupę podnieść, wzbogacić i jej skuteczność zwiększyć. Grupę, zastrzegam grupę, a nie jednostkę. Natomiast szkolenia dla tak zwane biznesowe skupiały się tylko i wyłącznie na daj mi narzędzie, dzięki któremu ja będę miał większą wiedzę niż inni i pozwoli mi to kontrolować czyli i sterować innymi. W zasadzie takie jakby doładowywało pewną patologię. Tak, oczywiście. Oczywiście to sprowadzało się, efektem było tego to, że te typy tak naprawdę były utwierdzane. I jeżeli ktoś dostał całą wiedzę o tym narzędziu i miał obok siebie dawcę, to już wiedział, jak go sprawniej wykorzystywać. Zwłaszcza jeśli ten dawca nie wiedział o tym. Jeśli dawca nie wiedział o tym, że jest na przykład wykorzystywany przez szefa w tym mechanizmie, poprzez rozpoznanie typu enagramu i odpowiednią stymulację dawcy. I narzędzie to do niczego nie służy. Po prostu w tym momencie zespół taki, owszem, na początku działa bardzo sprawnie, realizuje cele jednej osoby, ale potem się rozpada, ponieważ im bardziej uciekamy w nasz typ, w mechanizm naszego typu, tym bardziej stajemy się nieszczęśliwi, tym więcej energii marnujemy i dochodzimy do pewnego momentu, kiedy już koniec, kiedy już dalej się nie da. Nasza wydajność pracy, funkcjonowania spada bardzo drastycznie i pojawia się rozpad takiego zespołu z tego typu wykorzystywanymi typami. Czyli te dwa kierunki, o których wspomniałeś, rozwój i praca, daje efekt końcowy taki, że to prowadzi albo do rozwoju, albo do rozpadu. To znaczy, jeżeli w grupie nastąpi rozwój całej grupy. Poprzez tą pracę, zrozumienie się. Poprzez zrozumienie się wzajemne. Niekoniecznie musi to być nazywane tymi typami enagramu. To niekoniecznie musi być tak, że stawiamy sobie gwiazdę i ty jesteś tu i teraz tak. Niekoniecznie, nie. To chodzi po prostu o te pewne mechanizmy, żeby je rozpoznać. Gdzie jest największy problem między szefem a dawcą w danej grupie? Gdzie jest największy problem między epikurejczykiem a obserwatorem? I ten problem sobie definiujemy, rozpoznajemy i teraz co możemy z tym zrobić? Tym mniej obserwuj, tym mniej żartuj i zobaczmy, dlaczego ty żartujesz, dlaczego ty obserwujesz. Kiedy powinieneś zażartować, kiedy powinieneś wykonywać, kiedy powinieneś negocjować, układać itd. I to jest bardzo proste. Możemy to przeprowadzić w ogóle nie wprowadzając pojęcia NR, nie podając jego całej złożoności, całej teorii. Nie nazywając tych punktów, nawet nie odwołując się do tego diagramu. Nie zawsze jest to potrzebne. I to jest ta jedna metoda, kiedy funkcjonalnie sobie radzimy. Tylko, że tak jak wspomniałeś, ja prowadziłem tego typu szkolenia, ale już ich nie prowadzę. Natomiast w tej chwili enagram używam w głównie dwóch aspektach. Po pierwsze, poprzez przybliżenie enagramu konkretnej osobie, która chce się z nim zapoznać, po to, żeby właśnie poznać swój typ, poznać ten system i używać go do
w jakiegoś świetny sposób zwiększenia swojego poziomu szczęścia, swojego i wszystkich dookoła. Mhm. To się nierozerwalnie łączy. To jest jeden etap, a jeden aspekt wykorzystywany przeze mnie, a drugi to jest aspekt tworzenia i naprawiania pracy zespołów, w których coś jest nie tak. Mhm. Na przykład mamy małą grupę wykonawczą, zespół kilkunastoosobowy w jakiejś małej firmie. Nie mówię tutaj o samej kadrze kierowniczej, zarządzającej, chodzi o w ogóle cały zespół, całość na przykład firmy kilkunastoosobowej i zaczynają się potężne problemy związane z komunikacją zespołu, ze współpracą. Wtedy można wejść z scenogramem i bardzo konkretnie poustawiać, rozpoznać problemy, gdzie szwankuje komunikacja, gdzie wzajemne motywacje i pretensje stanowią już taki problem, że nie da się tego przeskoczyć. Mhm. Tylko i wyłącznie na zasadzie racjonalnego, na przykład szefowania. Mhm. I w tym momencie można wejść z enneagramem tego typu zaburzenia i blokady w zespole odblokować. Poprzez uświadomienie, poprzez rozpoznanie problemu, źródła problemu i to daje bardzo duże poczucie spokoju ludziom, bo już wiedzą, że ten szef krzyczy na tego dawcę z takiego i takiego powodu, a nie na zasadzie ty się mnie czepiasz, a ty tylko mówisz, że będziesz robić, a jak się odwracam, to nie robisz. Mhm. Jeżeli w zespole te dwie rzeczy, taki na przykład mechanizm wyjaśnimy, pokażemy i teraz jak możecie się komunikować, żeby praca szła do przodu, żeby nie było konfliktu i wzajemnych pretensji, to taki zespół można bardzo szybko podnieść, usprawnić i przywrócić mu pełne funkcjonowanie. I tego typu działania też przeprowadza. Mhm. W bardzo różnych, to nie tylko chodzi o firmy. Tutaj wszędzie, gdzie mamy do czynienia z grupą dwuosobową większą i problemami z komunikacją i z działaniem w tej grupie, tutaj można to stosować. Dotyczy to także relacji partnerskich, rodzinnych, relacji towarzyskich, wszelkiej aktywności, gdzie mamy do czynienia z grupą ludzi i pojawiają się problemy. Nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych wzajemnych pretensji, tego, że ktoś nie chce robić swoich zadań, ktoś cały czas marudzi. Na przykład bardzo, bardzo takim typem, który często jest niezrozumiany, to jest adwokat diabła. Bo to jest osoba, która cały czas chodzi i szuka dziury w całym. I jeżeli zrozumiemy wartość tego dla zespołu, jak to jest bardzo wartościowa osoba i dlaczego ona to robi, a robi to z pobudek bardzo pozytywnych, z chęci pomocy i włączenia się w działanie zespołu. I jeżeli zrozumiemy motywy i będziemy umieli wykorzystać ten potencjał, ten dar obserwacji i zdolność przewidywania zagrożeń, to stanie się to bardzo cenną osobą, ta osoba bardzo cenną osobą w zespole, a nie tylko ciągle postrzegana jako o, znowu przyszedł ten, co się czeka i nic nie robi. Jeżeli zamienimy negatywne nasze reakcje wynikające z niezrozumienia na pozytywne zaangażowanie tej osoby do wykonywanych przez nas działań, to w tym momencie cała skuteczność całego zespołu, całej grupy wzrośnie. Mhm. Jeszcze jakieś usługi? No to tak jak już wspomniałem, tego typu uzdrawianie, bo to tak należy nazwać relacje. Sztaby kryzysowe. To też w momencie, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pojawia się problem, który trzeba szybko rozwiązać grupą, o różnych kompetencjach, właśnie także kompetencjach społecznych. Bardzo dobrze jest konstruować zespół, w którym będzie jak najwięcej różnych typów. Równowaga, albo na przykład zespół, który powiedzmy ma przeprowadzić negocjacje. I tutaj będzie dobrze negocjatora, ale będzie też dobrze adwokata diabła zatrudnić do tego i będzie dobrze zatrudnić dawcę, bo te trzy osoby, jeżeli się zbiorą razem, rozpoznają prawidłowo swoje typy i zobaczą wyraźnie, gdzie są ich role, jak mogą się wspomagać,
są zespołem negocjacyjnym nie do pokonania. Natomiast jeżeli weźmiemy szefa, weźmiemy wykonawcę i weźmiemy tragicznego romantyka do tego, bez uświadomienia im ich ograniczeń i ich możliwości, to mamy w negocjacjach klapę. Bo szef będzie zawsze krzyczał, zawsze będzie chciał osiągnąć tylko swój punkt widzenia. Nie pozwoli drugiej stronie na jakiekolwiek ustępstwa. W dodatku będzie jeszcze poganiał wykonawcę. Wykonawca się skupi tylko na samym wykonaniu procesu negocjacji, jeżeli będzie prawidłowo instruowany przez szefa, no to będzie tym, który mówi, który przedstawia stanowisko, który ustala rozbieżności. Papiery. Przygotowuje papiery i cały ten proces negocjacji spina. Natomiast jeżeli szef tylko będzie się denerwował, że tutaj musimy tak i tak i tak, a w tym czasie wykonawca będzie realizował swoją robotę dobrze, no to nastąpi klapa. Jak jeszcze do tego dojdzie tragiczny romantyk, który zamiast włożyć swoją inspirację, tragiczny romantyk w zespole negocjacyjnym jest o tyle niebezpieczny, że wysyła sygnały na zasadzie za chwilę się obrażę, wstanę i wyjdę. A w ogóle to robię Wam wielką łaskę, że swój czas poświęcam na to, że tu jestem. Takie sygnały w sytuacjach negocjacyjnych wysyła tragiczny romantyk. I teraz, jeżeli te trzy osoby się zbiorą razem, nieświadome swoich mechanizmów i ograniczeń, i zaczną negocjować, to będzie z tego klapa. Dlatego do negocjacji zdecydowanie lepiej jest inaczej konstruować zespół. Ale też, jeżeli nie mamy innego wyjścia, na przykład do negocjacji, mamy określone dwie osoby i to są typy, które no, w negocjacjach w tak zwanym stanie nieszczęśliwym będą nieskuteczne, możemy im pokazać, jak nie podążać za pewnymi mechanizmami, jak wykorzystać inne swoje mechanizmy i wzorce po to, żeby w tych negocjacjach się sprawdzić jednak. I tutaj też Enneagram bardzo dobrze się sprawdza właśnie w tego typu tworzeniu takich grup do określonego zadania. Na przykład właśnie w zadaniach typu negocjacje, sytuacje, kiedy mamy problem, zagadnienie, które jest wielopoziomowe, gdzie potrzebujemy no, i działać, i negocjować, i zarządzać, ogarniać całą sytuację i jednocześnie ustrzec się przed jakimiś problemami, przewidywać. A jednocześnie na przykład trzeba zrobić do tego dobrą atmosferę, dobrze całość przedsięwzięcia pokazać na zewnątrz, do tego się świetnie nadaje epikurejczyk. To zawsze jest twarz akcji, no niekoniecznie twarz, ale to jest osoba, która nadaje zewnętrzny wizerunek różnym działaniom. I robi to świetnie, jeżeli oczywiście ma odpowiedniego szefa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tego typu konstruowanie zespołu do określonych zadań. Na przykład mamy grupę 6 osób i z tego trzeba wybrać 2 osoby do wykonania określonego zadania. I wtedy Enneagram bardzo pomaga to usprawnić i wykonać skutecznie. Pięknie. Myślę, że te 3 wykłady to jest jak na razie wystarczająca ilość, bo moglibyśmy na ten temat rozmawiać, a tak naprawdę to jest to tak wielowymiarowe, że mówienie... Jest tylko mówienie, to tylko karmi umysł. To tak, samo mówienie może tylko przybliżyć pewne rzeczy. Tak, więc dziękuję za piękny, profesjonalny instruktaż, wykład. Także dziękuję. Dziękuję za uwagę.